Cześć kochani, witam cieplutko u mnie na kanale. Przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś będą zakupy, denko było, stany zapasy trzeba było oczywiście uzupełnić. Pokażę Wam kilka rzeczy, które mam z Hebe, z Rossmana, z Natury. I mam też jedną rzecz, którą kupiłam w takim małym sklepiku kosmetycznym. Od czasu do czasu lubię sobie tam zaglądnąć. Mianowicie mówię o pudrze z Paese. To jest puder, który ja bardzo, bardzo lubię. Tym razem zakupiłam tą wersję ryżową. Jednak ryżowa dużo lepiej trzyma się na mojej tłustej skórze. Miałam bambusową. A jest, widzicie, ten biały, biały puszek. Bardzo dobrze się u mnie ten puder sprawdza. To jest moje już kolejne opakowanie. I będę po prostu do niego wracać, chyba że znajdę coś po prostu lepszego. Ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie znalazłam. Oczywiście, będąc w Rossmanie, wrzuciłam sobie do koszyczka płatki z Isane Tech Maxi. Ja je bardzo lubię, one się super u mnie sprawdzają. Mam też dwie rzeczy, które kupiłam w Lidlu, będąc na zakupach spożywczych. Jest to maseczka z Perfect, ta z dodatkiem gruszki. Ona się u mnie świetnie sprawdziła, dlatego widzicie, dwa opakowania kupiłam. Nie widziałam jej ani w Rossmanie, ani w Hebe, więc nie wiem. Muszę zobaczyć jeszcze w innych sklepach, może gdzieś w takich małych drogeryjkach. I mam jeszcze chusteczki takie nawilżające. Ja już miałam tą wersję. Ona się znowu pojawiła w Lidlu, co mnie bardzo cieszy. I mam tutaj z Trafberry. I tym razem wzięłam z bananem. Także zobaczymy, jak będą pachniały. Bardzo mokre, bardzo fajne. Wszystko ścierają z dłoni, także polecam. W Naturze zakupiłam sobie tym razem serum to z Bielendy. To serum aktywnie korygujące. Oczywiście ono jest na noc i na dzień. Tu jest 10% kwasów migdałowych i kwasu laktobionowego. Zobaczymy, jak to serum się u mnie sprawdzi, bo to niebieskie było rewelacyjne. Natomiast powiem Wam, że no na jesień, zimę z jakimiś tam kwasami jak najbardziej ja produktu używam. Natomiast w tej chwili mam serum jeszcze inne. Akurat skończę i powinno zrobić się chłodniej, także zobaczymy, czy jakieś efekty będą widoczne na mojej skórze. Maseczka w płachcie. Tym razem kupiłam sobie tą wersję z kolagenem. Chciałam jeszcze z aktywnym węglem, ale oczywiście nie było i ze śluzem ślimaka też nie było, a szkoda, bo tą ze śluzem ślimaka już też miałam, świetnie się sprawdziła. Te maseczki są z Kono, oczywiście one są w tej chwili w lepszej cenie w Naturze, także polecam. Skusiłam się też na małą rzecz do brwi, jak wiecie, moje brwi to jest nie moja bajka, ja mam mega, mega jasne brwi, dlatego zawsze muszę je malować cieniem, natomiast tu mam produkt z Essence Make Me Brow, wzięłam sobie tą ciemniejszą wersję, zobaczymy, jak się to w ogóle u mnie sprawdzi, jeszcze nie otwierałam, nic nie mazałam, więc nie wiem. Produkt do włosów z Marion, moja ulubiona jednak odżywka, tym razem mam wersję do włosów farbowanych, 150 ml, świetny produkt, ten akurat przepięknie pachnie, także ja go uwielbiam. Mamy również wcierkę do włosów z Green Pharmacy, ona się u mnie super sprawdza, bardzo, bardzo lubię ten produkt. W tej chwili właśnie kończę tą kurację z jantarem i wrócę do tej wcierki. Jak zwykle ceny gdzieś Wam, kochani, albo w opisie na dole dam, albo w trakcie filmu. To jeszcze się zastanawię, co zrobię. Dwa kolejne produkty z Marion. Produkt, który po prostu uwielbiam. On nadaje objętość moim włosom. Świetny produkt, 130 ml z pompeczką. Delikatnie spyskujecie właśnie włosy u nasady. I podczas modelowania, suszenia na sztoczce, bo wtedy najlepsze są efekty. Rzeczywiście to uniesienie u nasady tutaj głowy jest, także ja polecam i kupuję, jak widzicie, non-stop. Olejek z Marion, produkt, który też zawsze się u mnie bardzo często pojawia. Ja zmieniam sobie tylko kolory i ten jest chyba ze słonecznikiem, tak, i z żożową. Niby regeneracja włosów. Olejek silikonowy, napchany silikonami na maksa, natomiast ja bardzo, bardzo go lubię. Zdecydowanie lepiej się u mnie te olejki sprawdzają niż jedwab do włosów, także jak możecie zobaczyć, w każdym holu się pojawiają. Żel z Hegronu to jest produkt, który ja używam do utrwalania gotowej fryzury. Zawsze u mnie musi być, tylko Wam pokazuję, że jest. Kolejną rzecz mam i to jest nowość, przynajmniej w mojej pielęgnacji. Jest to produkt z Pharmony Nivelazione do pielęgnacji biustu. Ja oczywiście nie wierzę w jakieś tam push-upy i tak dalej, że po kilku aplikacjach biust nam się zwiększy, nie wiadomo i do jakich rozmiarów. Ja generalnie potrzebuję produktu, który będzie nawilżał i ujędniał skórę na biuście i dekolcie. Do tego mi jest ten produkt potrzebny. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. 12 miesięcy do
zużycia po otwarciu 100 ml, czyli dość małe opakowanie. Zaraz z ciekawości zobaczę. No to tylko kartonowe pudełko jest takie ogromne. Natomiast miałam z Everline. No rzeczywiście jest maleństwo. Nawet się nie spodziewałam, że tak mała tubka jest tutaj. Bo miałam już i z Sorai, i z Everline. Także zobaczymy, jak się ten produkt u mnie sprawdzi. Miałam też z Bielęby, no ale chciałam, wiecie, wypróbować coś innego, coś nowego. Na pewno w projekcie Denko Wam opowiem, czy się sprawdził, czy niekoniecznie. Sól do kąpieli, wersja jaśmin i pomarańcza. Ta dostępna w Lidlu, jak widzicie. Kolejne opakowanie oczywiście musiało być. Tu mam bazę moją ulubioną pod cienie, jednak dla mnie to jest idealna baza, ta z Essence. 4 ml się tutaj zawiera, mega, mega wydajny produkt. W kolorze żółtym bardzo dobrze Wam wszystkie zaczerwienienia na powiece po prostu zniweluje i długo się cienie utrzymują, także ja do niej powracam. Maseczkę, którą też jakiś czas temu kupiłam w Naturze i ja Wam pokazywałam już takie duże opakowanie zużyte. To jest Perfect Me bodajże, tak. Tu jest akurat tylko 200 ml i ona jest zawartością olejku arganowego, kokosa, żożoby, słodkich migdałów i makadamia. Świetna maseczka, rewelacyjne są po niej włosy, dlatego mam oczywiście zakupione kolejne opakowanie. Z Rossmana mam takie maleństwo, jak widzicie, to jest balsam do ciała po goleniu dla mężczyzn. Natomiast wiele dziewczyn polecało go jako bazę właśnie pod makijaż. Jestem bardzo ciekawa, czy się to u mnie w ogóle sprawdzi. W sumie mogłam dzisiaj go nałożyć, bo mam dzień wolny i spróbować, czy to się będzie trzymało. Nie za bardzo chcę eksperymentować, jak będę szła do pracy na 12 godzin, bo z tym może być różnie. Mam nadzieję, że mnie nie zapcha i nie uczuli, bo tego się najbardziej boję. Natomiast no, u mnie jak się nie sprawdzi, no to mój mąż z przyjemnością pewnie skorzysta. Kapsułki z Rival de Loop, tym razem mam te nawilżające, ja już kiedyś je miałam, świetnie się u mnie sprawdziły. To jest taka 7-dniowa kuracja tych rybek do skóry odwodnionej. Mam nadzieję, że to też się dobrze sprawdzi. Bibułki z Teatrik, mój produkt, który musi być ze mną zawsze. Bibułki bardzo często ratują moją tłustą skórę z operacji, także oczywiście nie może zabraknąć. Mam również takie pilniczki mineralne, one są dostępne w Hebe, jest tu ich 10 sztuk, bardzo fajne, delikatne są z jednej strony, z drugiej strony są mocniejsze, ja już je miałam, bardzo dobrze się sprawdzają właśnie do piłowania pazurków, także polecam. I mam jeszcze dwa produkty z Hebe, pierwszym z nich oczywiście jest odżywka Jantar, moja kuracja z Jantarem jeszcze trwa, więc musiałam oczywiście uzupełnić zapas. I skusiłam się na produkt, to jest woda micelarna, ale zobaczcie, jest ogromna. Jest to jej 500 ml, ona była w jakiejś dużo korzystniejszej cenie. Zobaczymy, hypoalergiczna do oczyszczania do makijażu twarzy, oczy, ust, do każdego rodzaju skóry. Tutaj jakąś nagrodę dostała Perła Roku Kosmetycznego 2015 Gold. No także jestem mega, mega ciekawa. Mam nadzieję, że nie będzie podrażniała oczu, bo z reguły u mnie płyny micelarne, jeśli się nie sprawdzają, to właśnie w tych okolicach. Natomiast dam Wam znać, być może będzie moim ulubieńcem, kto wie. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o moje zakupowe szaleństwo. Część pierwszą, za chwilę Wam nagram jeszcze drugi filmik. To, co zakupiłam w zupełnie innych sklepach i to, co dostałam. A dzisiaj, kochani, ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmiku. Pa, pa.